Witam serdecznie, nazywam się Miłosława Krokulska i razem z Izą Podlaską z portalu czary.pl przedstawimy horoskop na dni od 9 do 15 sierpnia 2010 roku. Iza, jaki tydzień przed nami? Przed nami ciekawy tydzień, ponieważ czeka nas nów księżyca w znaku lwa, czyli poniedziałek będzie jeszcze taki troszeczkę na odpoczynek i zbieranie sił, a już od wtorku, kiedy właśnie będzie nów, będziemy pełni nowych, optymistycznych nadziei i z chęcią zabierzemy się za plany, szczególnie wakacyjne, ponieważ nów w znaku lwa sprzyja kreatywności, nowym pomysłom na zabawę i odpoczynek. W poniedziałek też czeka nas opozycja Wenus do Jowisza. To jest taki aspekt dobrych dwóch planet, co oznacza, że w poniedziałek warto robić coś dla innych, ale też może nam samym coś ciekawego i dobrego się przydarzy. Im bliżej końca tygodnia, tym bardziej będziemy troszeczkę zdyscyplinowani i bardziej będziemy zabierać się do pracy. Czyli z ważnymi decyzjami, jak rozumiem, lepiej poczekać do wtorku, kiedy nów księżyca odnowi nasze siły. Po wtorku, tak. I ważne spotkania też we wtorek, nie w poniedziałek. No mi się podoba to, że w tym tygodniu księżyca będzie przybywać, bo różne nasze sprawy będą razem z księżycem tak. Od wtorku rosły. A co i zaczeka znaki ogniste w tym tygodniu, czyli barany, lwy i strzelce? Te znaki będą pod wpływem nowu księżyca w znaku lwa, co oznacza, że czeka je dużo nowych spraw. Barany będą brały nowe plany zawodowe, wreszcie będą je realizować. Nawet na wakacjach już jakieś spotkania zaczną przez telefon umawiać. No barany są zwykle niecierpliwe, więc nie lwy, mogą czekać z niczym. Lwy czeka w tym tygodniu nowy rozdział w życiu. Podejmą ważne decyzje, wyrzucą stare wszystkie graty, kupią sobie dużo nowych, ładnych rzeczy, a przede wszystkim zaplanują bajeczną podróż, ponieważ w tym jeszcze od ostatnich kilka dni słońce jest w znaku lwa i lwy jeszcze brylują, towarzysko też. A strzelce jak to strzelce będą wymyślały, brylowały, ale przede wszystkim będą z czegoś bardzo dumne, bo w tym tygodniu ktoś przyniesie im zadowolenie i też może nawet sławę niektórym strzelcom. No dobrze być strzelcem, ale jeszcze lepiej w tym tygodniu być bykiem, dlatego że bykom wróżyłabym i wszystkim znakom ziemskim różne bardzo trwałe i praktyczne dokonania. Czyli te znaki zodiaku powinny zajmować się czym? Sprawami zawodowymi, ponieważ od wtorku bardzo sprzyja im szczęście w sprawach finansowych. My przez cały czas mówimy, że drogie panny, Merkury jest w waszym znaku. Panna to jest taki ziemski znak, praktyczny, fajny, więc w tym tygodniu bardzo, bardzo warto od wtorku zabrać się do pracy. Podobnie koziorożce. Koziorożcom wszystko się uda, zwłaszcza podróże. Będą szczęśliwe, zadowolone i co trochę nie zawsze koziorożcom sprzyja, będą bardzo wyluzowane. Podobnie zresztą jak zodiakalne panny, więc znaki ziemskie do przodu od wtorku bardzo aktywnie, bardzo energicznie ze wszystkim szczęście wam będzie sprzyjać. Znaki powietrzne natomiast będą bardzo niespokojne, ale też dużo nowych przygód je czeka, ponieważ Wenus od soboty przebywa w znaku wagi i Mars też tam jest w tym znaku i Saturn, co oznacza, że wagi będą bardzo poważnie podchodzić do związków, ale też do pieniędzy w tym tygodniu. Ważne sprawy finansowe i partnerskie w tym tygodniu dla wag się rozstrzygną i też przez najbliższe 3 tygodnie to będzie taki główny cel, żeby się skupić i wreszcie podjąć konkretne decyzje. Bliźnięta będą zmuszone może w sprawach zawodowych gdzieś wyjechać na krótko, ale to nie jest jakaś kara dla bliźniąt, ponieważ one lubią podróżować. Natomiast wodniki będą troszeczkę uziemnione w domu albo na wyjeździe, może je spotkać jakieś choroba gardła od zbyt dużego mówienia, ale ogólnie bardzo dużo nowych towarzyskich atrakcji też je czeka. No to niesamowity zodiak mamy w tym tygodniu, dlatego że koziorożce będą wyluzowane, wagi będą zajmowały się ważnymi sprawami, a ludzie wodni, czyli te osoby, które należą do żywiołu ryb, raka i strzelca, będą w dobrych humorach, ale ja radziłabym nie denerwować się, nie złościć na przedstawicieli innych znaków zodiaku, dlatego że wy ten tydzień powinniście tak naprawdę przeczekać i zająć się tym, co lubicie najbardziej, czyli sztuką, miłością, randkami, gotowaniem ulubionych rzeczy i trzymaniem się z dala od konfliktów. To zwłaszcza tyczy się zodiakalnych ryb, które mogą być bardziej niż zwykle nerwowe. Ktoś może się z nimi nie zgadzać i polemizować. Także skorpiony powinny troszeczkę dać sobie na wstrzymanie z takim czasami, jak to skorpiony lubią, zrobić coś bardzo szybko, bardzo energicznie i nawet wbrew innym osobom. Spokojnie, przyszły tydzień dopiero będzie należał do was. No i zodiakalne raki, które w tym tygodniu będą chciały popłynąć ze swoimi emocjami i oczywiście będą musiały coś za innych robić, nosić, decydować, pomagać i roztrząsać, co trochę co może raki lubią. Wyczerpać, ale z drugiej lubią. Strony, tak jak Iza mówi, raki to lubią i lubią się żalić, więc pod koniec tygodnia koniecznie zarezerwujcie chwilę czasu na odpoczynek, drogie raki. Wszystkim życzymy jak najmniej kłopotów, jak najwięcej radości, jak najwięcej słońca. Niech odnowił w znaku lwa. Miłego tygodnia. Dziękujemy.